z Ewangelii według świętego Jana. Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Dziś jest niedziela Bożego Miłosierdzia. Radość zmartwychwstania przeplatamy z wołaniem: Jezu, ufam Tobie. Przypominamy sobie Tomasza apostoła i choć nazywamy go niewiernym, to on tak naprawdę jest bardzo wierny Jezusowi. Ma wątpliwości, to fakt, ale ufa Jezusowi. Mówi mu o swym rozdartym sercu, ale jest absolutnie zapatrzony w Jezusa. Obym i ja umiał mówić prawdę Panu o swych rozterkach, o niepewnościach, bym prosił o pomoc, o miłosierny znak Jego miłości do mnie. Pan pragnie nam pomagać, nawet jeśli musi korygować nasze drogi. On chce nam pomóc właśnie tym korygowaniem, jak pomaga Tomaszowi. Codzienny różaniec to okazja, by prosić za naszych bliskich, tak często będących daleko, potrzebujących miłosierdzia i wyrozumiałości naszego Pana. Ileż to razy nasz różaniec, który wytarty jest od modlitw, stawał się też koronką do Bożego Miłosierdzia. Maryja, zapatrzona w swego Syna, stojąca pod krzyżem, pokazuje nam, że On, Chrystus, wszystko to czyni z miłosierdzia do mnie i do Ciebie. Nie ucieka przed tą tak trudną drogą, bo niesie to, co zaowocuje niezwykle, swoje serce pełne miłosiernej miłości. Ufamy Tobie, Panie, razem z Matką, naszą Matką pełną miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.